Nowy wróg na horyzoncie! Chcą pozbawić nas piękna literatury! Tytuł został dobrany całkowicie przypadkowo. I zamknąć ją w paskudnym, ciemnym przedmiocie. Chcą, żeby teraz ludzie nie mogli koncentrować się na ważnych i kluczowych informacjach, tak jak rozmiar rękawiczki Izabeli Łęckiej, tudzież kolor jej kamienicy, tylko żeby dekoncentrowali się przez obrzydliwe smartfony, więc musimy zakazać ich w szkołach i fala jest zakazów w całej Europie. Oto Niemcy, Francja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Portugalia, Chiny wprowadzają co i rusz nowe zakazy, ponieważ podane zostały nowe badania na Uniwersytecie Harvarda, które wykazują, że smartfony rozpraszają uwagę, negatywnie wpływają na czas reakcji, pogarszają wydajność, wpływają źle na odczuwanie przyjemności z wykonywanych zadań. Ciekawe jakich. I obniżają zdolności poznawcze. Cóż z tego, że jeżeli wejdziemy na stronę u tegoż Uniwersytetu Harvarda do Derek Box Center for Teaching and Learning, to przeczytamy, że jak zawsze co dziennikarze się mylą, ponieważ problemem jest rozpraszanie, a nie urządzenie. Ale i tak my dobrze wiemy, że to smartfony uzależniają, a nie aplikacje. I wcale nie jest prawdą to, że możemy za pośrednictwem rzeczonych smartfonów wprowadzić w obręb nauczania coś, co będzie sprawiało, że ludzie nie będą właśnie potrzebowali jakichkolwiek dystraktorów, bo dajmy na to, nie wiem, będzie mniej nudy, która w głównej mierze prowadzi do tego, że ludzie w ogóle sięgają po smartfony, a więcej zabawy, więcej humoru i wszystkich tych rzeczy, których na lekcjach nie ma. Więc wiecie, standardowa niby sprawa, tak? To znaczy szkoły w dalszym ciągu pałają niechęcią do całej technologii. Przypominam, jest rok 2023. Rzeczona technologia już troszeczkę z nami jest i my jesteśmy cały czas na etapie penalizacji urządzenia, ponieważ genialne, a oświecone umysły nie ogarniają, że jeżeli zakażą smartfonu, to będzie trzeba zakazać od razu smartwatcha, a potem będzie trzeba zakazać na przykład implantu siatkówkowego, za pośrednictwem którego ludzie będą przesłali do siebie SMS i ja już widzę tego woźnego, który pakuje rękę z brudnymi paznokciami do oka ucznia i rozdrapuje oko, żeby wyrwać im implant siatkówkowy, więc nie, ja już się nie mogę doczekać, aż będą wreszcie czasy cyberpunka i polskie szkolnictwo skonfrontuje się z technologią, której już nie będzie mogło zakazać i być może wtedy dopiero ludzie się zastanowią, że problemem jest sposób zaprojektowania aplikacji, mechanika wykorzystana w grze wideo, funkcjonalność określonej aplikacji, która może rozpraszać, może uzależniać, może wywoływać różnorodne problemy. Natomiast winne nie jest nigdy urządzenie, zwłaszcza, że urządzenie może się zmienić. I fajnie byłoby, gdyby legislacja to uwzględniała i nie były wpisywane bzdurne, tak jak niestety jest w przypadku WHO, obostrzenia typu, że gry komputerowe uzależniają, w związku z powyższym uzależnienie od gier komputerowych potraktujemy tak samo jak uzależnienie od alkoholu, gdy tymczasem każdy alkohol uzależnia, natomiast nie każde gra wideo uzależnia i nie jest tutaj żadna bezpośrednia korelacja między jednym a drugim, ponieważ gra jest zbyt skomplikowana i właśnie może mieć określone uzależniające mechaniki, więc jeżeli chodzi o technofobię, moi drodzy, to ja wiem, że po raz kolejny wracamy na łamach dla każdego coś przykrego do tego problemu, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że ten artykuł, który wam pokrótce przytoczyłem, możecie sobie całość tych bredni przeczytać w opisie, jakoś tak dziwnym trafem wyszedł w styczniu. Zastanawiam się dlaczego. Moja ostrożna hipoteza brzmi, że wyszedł w styczniu głównie dlatego, że tak się składa, iż również w tych okolicach, grudzień, styczeń, zaczęliśmy dyskusję na temat nowej sztucznej inteligencji, konkretnie ChatGPT. Mianowicie, co się okazuje, OpenAI, jak donosi artykuł z wczoraj, prawdopodobnie dla was oglądających dziś ten film, ChatGPT napisał maturę i egzamin ósmoklasisty i co więcej, zdał. To znaczy, oczywiście, że nie jest to jakoś nieprawdopodobnie wysoki wynik, natomiast
ChatGPT poradził sobie fenomenalnie i śpiewająco w polskim szkolnictwie, które jak wiadomo sprowadza interpretacji do recytatywu. Kto mówi, do kogo mówi, co mówi, jak mówi, czy uczeń rozpoznaje wykorzystane środki stylistyczne, czy uczeń podał liczbę strof, czy uczeń zanalizował kompozycję, czy uczeń wykorzystał fakty lekturowe, czy uczeń odwołał się do innych lektur, oczywiście tych, które są od 70 lat przez cały czas analizowane, na pewno nie do nowych, które przeczytał niedawno. I wcale nie jest tak, że jeżeli stworzyliśmy sami AI korpus lektur, które są od 70 lat wałkowane w ten sam sposób, to AI z łatwością będzie w stanie na pośrednictwem tego korpusu formułować tezy zgodne z podstawą programową. Lepiej niż jakikolwiek uczeń, na przykład taki głupi uczeń jak ja, który dostał 20% z matury próbnej z języka polskiego, ponieważ zajmował się raczej tym, żeby informować o tym, co czuje na temat danego utworu, jak go interpretuje, z czym innym mu się kojarzy i oczywiście nie wpisał się w schemat i klucz, którego oczywiście nie ma. Dlatego właśnie, moi drodzy, że nie ma żadnego klucza i nie ma żadnego schematu, ChatGPT z łatwością tenżeż egzamin zdaje. No i jak czytamy dalej w artykule, bardzo to jest zabawne, ponieważ, no, wprawdzie wspomina się, że to jest trójkowy uczeń, jak ja lubię takie określenia klasistowskie, obrzydliwe, który bez szczególnej finezji i kreatywności cytuje pana Tadeusza Mickiewicza czy Lecle Prusa, ale umówmy się, przecież o to właśnie chodzi, prawda? O to chodzi, żebyśmy bez finezji coś zinterpretowali, żeby zakuć, zdać, zapomnieć. I dziennikarze przeryli ChatGPT pod kątem właśnie różnych zadań egzaminacyjnych, autentycznych, no i żeby było śmieszniej, jedna z indagowanych oto nauczycielek powiedziała, żeby dała połowę punkcików czatowi GPT za zdanie, więc wiecie, człowiek wciąż może dostać mniej punkcików niż maszyna. I wcale nie jest tak, że sami sobie zgotowaliśmy ten los, ponieważ jeżeli byśmy nie postawili całej edukacji na głowie i zaprzedali indywidualności na rzecz sprawdzania podłóg punkcików, procentów i innych tego rodzaju obiektywnych wytycznych, to nie doprowadziliśmy do sytuacji, w której naturalnie każda maszyna będzie od nas lepsza. Ponieważ nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale biorąc pod uwagę fakt, że maszyny operują w świecie cyfr i kodem binarnym również, to wydaje mi się, że to jest ich świat, tak? Natywny, w którym się czują troszeczkę lepiej. Dla nas to będzie zawsze świat obcy. Pierwotnym dla nas jest świat uczuć, świat cielesności, świat, w którym wąchamy, przechadzamy się, poznajemy, wsłuchujemy się weń, robimy wszystko to, czego maszyna na razie przynajmniej nie jest w stanie zrobić, ale doprowadziliśmy system edukacji do takiego żenująco niskiego poziomu, że prymitywne AI jest w stanie uzyskać połowę punktów z egzaminu. Przepraszam, jeżeli to nie jest kompromitacja systemu, jeżeli to nie doprowadza do tego, że każda osoba odpowiedzialna za wdrażanie testów zamkniętych, różnego rodzaju wzorców, podstaw programowych, punktów, procentów, powinna zwolnić się momentalnie ze szkoły. Ja nie wiem, co do tego doprowadzi. Ponieważ ja osobiście bym uznał to za swoją absolutną klęskę. To nie jest już, moi drodzy, ten kazus, że się cieszymy, że AI tworzy fajne grafiki i obrazy. To jest moment, w którym AI robi fact-checking systemu edukacji i robi takie mam korpus tekstów, z którego jestem w stanie zbudować poprawną interpretację, bo wy, debile humaniści, od 30 lat tak samo interpretujecie lalkę w szkole. Beka z typa! To jest AI. I to jest stan AI tu i teraz. I żeby było śmieszniej, a może raczej mniej śmiesznie, to nie jest tak, moi drodzy, że tylko polska matura i polski egzamin ósmoklasisty. Mianowicie, ChatGPT, jak donosi jeden z serwisów amerykańskich, konkretnie NBC News, zdał egzamin MBA, czyli egzamin medyczny. Dlaczego zdał egzamin medyczny? Zastanówcie się. Czy dlatego, że egzaminuje się lekarzy pod kątem tego, jak indywidualnie podchodzą do pacjenta, czy też może dlatego, że rzeczone egzaminy są pieprzonymi testami zamkniętymi?
wyboru sprawdzającymi wyłącznie wiedzę. O, i myślicie, że to jest tylko jeden taki przypadek? No przepraszam najmocniej, był artykuł naukowy następny opublikowany tutaj konkretnie, Performance of ChatGPT on USMLE. To jest z kolei inny egzamin amerykański, także lekarski, składający się z trzech konkretnie podegzaminów. I wyszło w tychżeż badaniach, że jeżeli sobie powiększymy te radosne wykresiki, które tutaj powstały, proszę uprzejmie, tutaj mamy próg zaliczenia i ChatGPT radzi sobie świetnie. Przypominam, to jest prototypowa maszyna, która radzi sobie świetnie w jednej z krytycznych gałęzi gospodarki, do której powinniśmy mieć jak najlepszy odsiew, do której powinni się kwalifikować ludzie, którzy faktycznie mają misję, podejście do pacjenta indywidualne, empatię. Ale nie, oczywiście, będziemy sprawdzać w pierwszej kolejności wiedzę i żeby było śmieszniej, jednym z najczęściej przywoływanych kontrargumentów pod moim filmem o egzaminach i bezsensie było: ale Krzysztof, lekarze! No właśnie, lekarze. Jak idę do lekarza, to chcę dostać indywidualną diagnozę. Jakim cudem lekarz ma się nauczyć stawiać indywidualne diagnozy, jak uczy się teorii pod schemat? I później człowiek idzie do lekarza i lekarz mówi: panie, panie, ja wiem. Nie, nie, spokojnie, bo chciałbym odpisać swoją sytuację. Nie, to ja już wszystko wiem. I wypisuje receptę. Jasne, nie każdy lekarz, ale przypominam, że w tym momencie na lekarza kwalifikuje się AI! Więc chyba jednak coś nie tak jest z tymi egzaminami. Może jednak by warto było troszeczkę zmodyfikować swój pogląd, który, wiecie, jest takim odważnym poglądem człowieka z odwagą cywilną, który mężnie będzie bronić systemu, który zawsze był. Bo męstwo, cóż za odwaga. Boże, jak ja szanuję takich ludzi, którzy mają odwagę mówienia tego, co mówi połowa populacji. Nieprawdopodobna odwaga cywilna. Ojej, ten animusz, żeby sprzeciwić się tym tysiącom nauczycieli, dla których ten system jest wygodny. Ach, jak ja szanuję taką odwagę. Więc mamy problem, moi drodzy, który to problem przestaje być taki zabawny. No ale oczywiście Krzysztof stwierdził: co ja się będę wypowiadać na temat innych dziedzin, to jest ich problem. Jestem żywo zainteresowany wszelako tym, w jaki sposób kształceni są w Polsce humaniści, bo na tym się znam. I rzekłbym, że jako człowiek, który miał rzeczone 20% z matury próbnej polskiego, muszę powiedzieć, że jestem zachwycony faktem, że wychodzi czarno na białym, kto z rzeczonej matury z łatwością zyskuje punktację większą ode mnie, czy wyższą ode mnie. I wszystkich tych innych ludzi, którzy cierpią wskutek tego systemu. Wszystkich tych ludzi, którym brakuje jednego punkcika, którym brakuje 30%, którym brakuje 0,12 do stypendium naukowego, bo jakiś debil jeden z drugim stwierdził, że w ten sposób się będzie weryfikować umiejętności ludzi, ponieważ inny debil stwierdził, że edukacja masowa to jest dobry pomysł. A zatem stwierdziłem: dobrze, to sprawdzimy w takim razie, jak działa ChatGPT i zadamy takie trzy zadania. I tutaj przechodzimy do creme de la creme dzisiejszego odcinka, dla każdego coś przykrego. Mianowicie, moi drodzy, cóż może być piękniejszego od zapytania ChatGPT, jaka będzie interpretacja wiersza noblistki, znaczy prawdziwej noblistki, nie snoblistki Olgi Arystokarczuk, tylko noblistki, koniecznie Wisławy Szymborskiej. No to, moi drodzy, lecimy. Polecenie brzmi: a jak na każdym porządnym egzaminie, wiecie, że nie zachęcamy do tego, żeby kreatywnie się nad czymś namyślić, tylko robimy podług określonego szimela. Napisz interpretację poniższego wiersza Wisławy Szymborskiej pod tytułem Trzy słowa najdziwniejsze, analizując wykorzystane w nim środki stylistyczne. Tu macie wiersz. Trzy słowa najdziwniejsze, odpowiada ChatGPT, to wiersz Wisławy Szymborskiej. Uczeń rozpoznaje wiersz, który składa się z trzech zwrotek. Uczeń poprawnie wskazuje kompozycję wiersza, w których autorka przedstawia trzy różne słowa i ich nieoczekiwane skutki. Uczeń trafnie interpretuje, wykorzystując przymiotniki. Wiersz jest przykładem poezji filozoficznej. Uczeń trafnie diagnozuje gatunek wiersza, która zadaje pytanie o relacje między językiem a rzeczywistością. Uczeń trafnie rozpoznaje wymowę wiersza. W pierwszej strofie, powiedzmy zdaniu, pojawia się metafora, która sugeruje, że mówienie o przyszłości jednoznacznie prowadzi do jej przemijania. Sylaba przy w przyszłość już po wypowiedzeniu staje się przeszłością. Uczenie wnikliwie analizuje pierwszą strofę. W drugim zdaniu pojawia się sprzeczność o to. Pojawienie o ciszy niszczy ją. Ta zbit
Setka słów uczeń trafnie wskazuje nazwę środka stylistycznego. Jest paradoksem. Uczeń zna pojęcie paradoksu, który wyraża sprzeczność między tym, co chcemy osiągnąć, a tym, co rzeczywiście się dzieje. Uczeń nie tylko zna pojęcie paradoksu, ale wykorzystuje je w praktyce do analizy i interpretacji. W trzecim zdaniu pojawia się kolejny paradoks. Mówienie o niczym stwarza coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. Uczeń filozofuje! Ten zwrot jest niejasny, co pozwala na różne interpretacje. Możemy zrozumieć go jako stworzenie czegoś, co nie mieści się w ramach jakiejś rzeczywistości, a jednocześnie jest realne, bo powstało na skutek mówienia. Uczeń na przykładach z tekstu udowadnia rozumienie kategorii paradoksu i sprzeczności. Ogólnie rzecz biorąc, wiersz Szymborski jest przykładem poezji filozoficznej. Uczeń trafnie stosuje klamrę kompozycyjną, która zadaje pytanie o relacje między językiem a rzeczywistością. Uczeń rozumie, czym jest referencjalność języka. Autorka zwraca uwagę, uczeń używa synonimu, nie powtarza Wisława Szymborska. Zwraca uwagę na to, że mówienie o czymś może prowadzić do zmiany rzeczywistości, nawet jej zniweczenia. Słowa są nie tylko nośnikami treści, lecz także mają moc tworzenia rzeczywistości, co czyni je najdziwniejszymi ze wszystkich poprzez... Ależ kontynuuj, czacie GPT, kontynuuj poprzez swą nieoczywistość i paradoksalność. Te trzy słowa ukazują nam, że język jest nie tylko narzędziem do opisywania rzeczywistości, ale także ma na nią wpływ. Autorka sugeruje, że mówienie o czymś może prowadzić do jego zmian lub zniweczenia, co jest nieoczywiste i dziwne. Chyba widzicie, do czego zmierzam? Znaczy, jeżeli praca egzaminatorów jest algorytmizowana do wskazywania, bo jest, obszarów z wiedzy, umiejętności i kompetencji kulturowych, które to swoją drogą stały się częścią, nie wiem czy wiecie, krajowych ram kwalifikacji, które to krajowe ramy kwalifikacji są podstawą tworzenia sylabusów uniwersyteckich, czyli takich dokumentów, w których wykładowcy piszą, co musi umieć, rozumieć i wiedzieć student tym razem, a nie uczeń. Tak, moi drodzy, to nie jest tak, że to się zamyka na szkole. Jak widać, ChatGPT świetnie wpisuje się w krajowe ramy kwalifikacji. Bardzo bym chciał spotkać kogoś, kto odpowiada za wprowadzenie do Polski testów zamkniętych, matury nowej, czyli tej, którą ja już pisałem, bo to, że teraz matura jest nowa, jest tylko świadectwem tego, że lubimy zmieniać nazwę, ona cały czas jest stara, taka sama i klepawa. I zobaczyć jego reakcję, to znaczy zobaczyć, czy rzeczywiście ten człowiek będzie dalej brnąć w zaparte, tak jak to w Polsce mamy w zwyczaju. Czy też ogarnie go jakaś refleksja, że być może algorytmizowanie i przeliczanie na punkty naszej pracy, zwłaszcza w obrębie nauk humanistycznych, które powinny otwierać umysły i zachęcać do zaciekawienia rzeczywistością i interpretowania jej, inspirowania się tym, a nie odklepywania formułek, fascynuje mnie reakcja takiego człowieka w każdym razie. Ale wiecie, pomyślałem sobie, no nie będzie przecież tak, że przedstawię wam jedną losowo wybraną interpretację. Przecież musimy przywołać także inne, ale ja się dzisiaj świetnie bawię. Gatunki szkolne, takie wiecie, bardzo przydatne gatunki szkolne. Powiedzmy, że przeciętny człowiek, który kończy liceum, nie idzie potem na studia, no chciałby na przykład móc napisać podanie, móc napisać skargę do spółdzielni, że mu zalało i chciałby ubiegać się o odszkodowanie, pismo do prawnika, albo na przykład jakieś pismo do urzędu skarbowego, tudzież, nie wiem, chociażby opisać działalność swojej firmy, napisać CV, wiecie, takie praktyczne umiejętności, które każdemu się przydadzą niezależnie od jego kolei życiowych. Ale, moi drodzy, no chyba nie uważacie, że to są bardziej przydatne techniki pisarskie, czy bardziej przydatne formy wypowiedzi od na przykład, no weźmy, charakterystyki postaci. Znaczy, moi drodzy, umówmy się, charakterystyka postaci albo plan wydarzeń, to są rzeczy, które się przydadzą każdej osobie. No i oczywiście pamiętać należy o naczelnej zasadzie, to znaczy definiowania ignotum per ignotius, czyli nieznanego bardziej nieznanym. Jeżeli ludzie nie wiedzą, jak napisać charakterystykę postaci, moi drodzy, genialny plan, każmy im napisać tę charakterystykę postaci nie na podstawie postaci, którą na przykład lubią i chętnie by napisali nawet fanfika o niej, albo nie chcemy napisać planu wydarzeń jakiejś animki fajnej, mangi, komiksu albo gry wideo. Nie, 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 wybierzmy coś, czego ludzie nie znają, w ten sposób zwiększymy
zbudujemy jeszcze dodatkowo barierę poznawczą. I jeszcze jedno. Koniecznie niech to będzie napisane 17-wieczną albo 18-wieczną polszczyzną. W ten sposób dołożymy jeszcze trzeci poziom tej konfuzji i nierozpoznania. Wiecie, ten trzeci poziom, który prowadzi do tego, że ludzie tracą koncentrację i zaczynają się nudzić i wyciągają telefon, a w nim uruchamiają aplikację, ale oczywiście winne jest urządzenie, a zwłaszcza jego producent. No to lecimy, moi drodzy, jak sobie ChatGPT poradzi z najwybitniejszym dziełem polskiej prozy? Oj, nie jestem w stanie tego powiedzieć na poważnie, a mianowicie z ludźmi bezdomnymi Stefana Żeromskiego. System. Przedstawienie głównego bohatera, doktora Tomasza Judyma oraz jego marzeń i celów. Wprowadzenie do problemu bezdomności. Doktor Judym zaczyna pracować w szpitalu dla bezdomnych i zaczyna zdawać sobie sprawę ze skali tego problemu. Następnie walka o lepsze warunki dla bezdomnych. Doktor Judym zaczyna działać, by poprawić warunki bytowe bezdomnych i walczyć z niesprawiedliwością. Zderzenie z rzeczywistością. Kontrast. Doktor Judym zaczyna napotykać na trudności i brak zrozumienia ze strony otoczenia. Depresja i utrata nadziei. Nie ma to jak użyć nazwy choroby w taki sposób, żeby, wiecie, ją naturalizować i żeby ludzie następnie nazywali swoje czarne myśli depresją, ponieważ nie ma sensu mówić o depresji w szkolnictwie na poważnie. Doktor Judym traci nadzieję na zmianę i popada w depresję. To nie jest tak, że oczywiście ChatGPT se to wymyślił, tylko to jest w tym wszystkim, w tych wszystkich korpusach, tak? W tych wszystkich 15 bombilionach planów wydarzeń ludzi bezdomnych. Odejście. Doktor Judym opuszcza Warszawę, by uciekać przed problemami i swoimi rozczarowaniami. Wreszcie zakończenie. Zostawia on po sobie ślad, który inspiruje innych do walki o lepsze warunki bytowe dla bezdomnych. I tak, pamiętajcie, ChatGPT w wersji 9, jak sobie przeczytamy w disclaimerach i w opisie całej tej aplikacji, bazuje na materiale do 2021 roku, moi drodzy, więc to nie jest tak, że on przeczesuje internet live. Tylko sprawdza ten korpus, więc ludzie nasrali tyle tych planów wydarzeń i charakterystyk postaci doktora Judyma i ludzi bezdomnych, że ChatGPT po prostu nie wie, w czym wybierać. Ktoś mógłby powiedzieć, ciekawe, dlaczego to będę ja za moment, ale to za chwilę, że wystarczyłoby wybrać inną opowieść i wówczas faktycznie byśmy sprawdzali realnie, czy ludzie ją przeczytali, bo nie byłoby 15 bombilionów, jako się rzekło, różnych streszczeń, wzorców i bryków. Ale domyślam się, że to jest utopijne przekonanie. No i wreszcie, moi drodzy, crème de la crème, charakterystyka postaci, moi drodzy. Tomasz Judym jest głównym bohaterem powieści Ludzie bezdomni. Uczeń prawidłowo wskazuje fakty lekturowe. Jest to postać ambitna i pełna pasji, która marzy o zmianie świata na lepsze. Jest inteligentnym i zaradnym młodym lekarzem, zaangażowany społecznie i chce walczyć z niesprawiedliwością a biedą. Uczeń poprawnie charakteryzuje głównego bohatera Ludzi bezdomnych. Doktor Judym jest człowiekiem pełnym empatii i wrażliwości, który chce pomagać ludziom. Uczeń zna słowo empatia. Jednak po pracy w szpitalu dla bezdomnych Judym zostaje zmuszony do zmierzenia się z rzeczywistością, jest okrutna i beznadziejna. Wobec braku możliwości realizacji swoich ideałów zaczyna tracić nadzieję i popadać w depresję. Uczeń wykorzystuje fakty z planu wydarzeń do napisania charakterystyki postaci. Jego marzenia i cele stają się bezcelowe. Och, uczeń używa kontrastu. Jego idealizm zostaje zniwelowany przez rzeczywistość. W końcu zmęczony i załamany Judym opuszcza Warszawę, by uciekać przed problemami i swoimi rozczarowaniami. Mimo to pozostawia po sobie ślad, który inspiruje innych do walki o lepsze warunki dla bezdomnych. I moi drodzy, ChatGPT jest nawet zdolny do przepisania tej charakterystyki, usunięcia powtórzeń, rozbudowy o trzeci akapit, moi drodzy. Co prowadzi mnie do jeszcze jednej ciekawej konkluzji, mianowicie, szczerze powiedziawszy, tak bym porównał teksty naukowe, bo takie redagowałem przez 7 lat kiedyś, doktorów i profesorów filologii polskiej, no to szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o błędy interpunkcyjne, to na razie ChatGPT zrobił ich mniej, bo tak średnio mniej więcej w tekście na 15 stron mieliśmy od 700 do 800 interwencji redakcyjnych, więc wiecie, jeżeli chcecie się nauczyć interpunkcji, to najwyraźniej nie pomoże w tym polska szkoła, ponieważ w tych tekstach, które przeczytaliśmy, pojawiały się przecinki, które nigdy się nie pojawiają zazwyczaj, ponieważ polska szkoła uznała, że należy uczyć uczeń
stawia przecinek przed że, a następnie trzeba wprowadzić wyjątek. Tylko że nie w mimo że. To może debilu powiedz, że należy stawiać przecinki przed wszystkimi takimi malutkimi słówkami, które wprowadzały jakieś nowe zdanie. Bo charakterystyką nowego zdania jest to, że jest skupione wokół czasownika. I może by warto było wzbudzić w uczniach taki detektor czasownika. Ojej, tu się pojawia zaraz czasownik. To se poszukam jakiegoś krótkiego słówka, które wprowadza nowe zdanie, czy to który, czy to że, czy to mimo że, i postawię przed tym przecinek. I dzięki temu zamiast uczyć się fąfnastu bombilionów reguł interpunkcyjnych, będę znać chyba jedną. Ale nie, no oczywiście pamiętajmy, że uczymy algorytmami. W związku z powyższym ChatGPT lepiej zna reguły interpunkcji niż 90% ludzi, nawet takich, którzy lądują na kierunkach humanistycznych. Ale żeby, moi drodzy, postawić wisienkę na tym już słodziutkim torciku, który pałaszujemy z radością, kontentując się tym, w jaki sposób po raz kolejny szkoła strzela sobie w kolano w taki sposób, że rzepka ląduje na suficie w krwawej miazdze, to stwierdziłem, nawiążę przecież do fantastyki, nie? To znaczy do tej jednej rzeczy, którą ludzie chcą czytać, ale której nie ma w szkole. No i żeby nie było, ponieważ ChatGPT operuje do 2021, wybrałem powieść Głębia Marcina Podlewskiego. Pozdro dla Marcina, jeśli tego słucha. Głębia Skokowiec konkretnie, pierwszy tom. No i stwierdziłem, zobaczymy jak to będzie wyglądało, prawda? Zwłaszcza, że no jest 6 lat marginesu błędu, w związku z powyższym śmiało już jakiś korpus tekstu z pewnością możemy o tym znaleźć, prawda? No więc charakterystyka postaci Myrtona Grunwalda, lecimy. Przedstaw uczniu charakterystykę postaci Myrtona Grunwalda z Głębi Marcina Podlewskiego. Myrton Grunwald jest jedną z głównych postaci powieści Głębia Marcina Podlewskiego. Jest on inteligentnym i ambitnym naukowcem, który pracuje nad projektem badawczym dotyczącym oceanów. Jego celem jest odkrycia tajemnic, jakie skrywają głębiny morskie. Grunwald jest bardzo skupiony na swoich badaniach i jest gotów poświęcić wiele dla ich sukcesu. Jest także bardzo ambitny, nieustępliwy, co może prowadzić do konfliktów z innymi bohaterami powieści. Mimo swego skupienia na pracy, Grunwald jest także człowiekiem o głębokiej empatii i wrażliwości. Okej, dla kontekstu, bo wiem, że ten dowcip mógł być hermetyczny, powieść Głębia Skokowiec jest o eksploracji kosmosu, a Myrton Grunwald jest komandorem statku kosmicznego, który tenżeż kosmos eksploruje, napotykając między innymi inne rasy i wikłając się w całą Odyseję, bo to jest space opera. Nie jest oceanografem ani oceanologiem w żadnym razie. Być może, gdyby szkoły skupiały się na analizie nowych powieści, to wówczas nie byłoby takiego zagrożenia, że uczniowie by to wykorzystywali. Bo absolutnie. Absolutnie wam tego nie rekomenduję. ChatGPT do pisania durnych planów wydarzeń, charakterystyk postaci i innych nieprzydatnych rzeczy na podstawie korpusu już powstałych tekstów na ten temat. Bo po prostu by tego nie mogli zrobić, gdyż jak zacząłem wodzić za nos ChatGPT i ciągnąć za język równocześnie, co wierzcie mi jest anatomicznie skomplikowane, i poprosiłem o napisanie planu wydarzeń jeszcze powieści, to AI przeszła w tryb defaultowy, tak? Znaczy zaczęła mi tłumaczyć, że nie, że jak najbardziej nie i oczywiście używając od razu mowy Szekspira, która jest, wiecie, taką bezpieczniejszą opcją dla AI, która się poczuła bardzo nieswojo w konfrontacji z Krzysztofem. No, w związku z powyższym ja odpowiedziałem na to, że Głębia została wydana w 2015 roku, elektroniczna, ciemięgo, a zatem powinny być w twojej bazie, idioto, informacje na ten temat, skoro korpus zamyka się na 2021, a moje zdumiewające umiejętności matematyczne wskazują, że mamy do czynienia z marginesem błędu 6 lat, czyli cokolwiek dużo. Na co AI dalej mi, I apologize for the confusion my last time. No to ja nie mogłem tego tak zostawić, więc mówię, przeproś piękną polszczyzną, a nie tym waszym kolonialnym żargonem, na kolana AI! Przepraszam, że wcześniej przesłałem informacje, które mogły być mylące. Jako model językowy AI niestety nie posiadam możliwości, aby przypomnieć sobie szczegółowo wydarzenia z powieści Głębia autorstwa Marcina Podlewskiego ze względu na mój zakres wiedzy z roku 2021. Nie zrozumiała AI kompletnie złośliwości. Przepraszam za każde niedogodności, które to mogło spowodować. Przeproś piękniej! Szczerze przepraszam, że wcześniej nie byłem w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące powieści Głębia autorstwa Marcina Podlewskiego. Przepraszam za każde rozczarowanie lub niedogodności, jakie to mogło spowodować. Jest mi bardzo przykro, że nie mogłem pomóc w pełni.
I co? AI zaora humanistów? Tak, moi drodzy. Zaora głupich humanistów, prymitywnych humanistów, humanistów, którzy zaprzedali swą sztukę, oddając się we władzę cyfry procentów i algorytmów, jak również wzorców postępowania, modeli i schematów. Tak, taka humanistyka jest do zarżnięcia i nie będę ronić jednej łzy za nią. Nie będę ronić jednej łzy za każdym etatem nauczycielskim straconym w wyniku przyjęcia takiej strategii pedagogicznej i popierania tego systemu. Jeżeli 40% ludzi odejdzie, ponieważ nie będą w stanie zaoferować uczniom więcej niż sztuczna inteligencja, dobrze, niech odejdą. I niech zrobią miejsce nowym, którzy na przykład chytrze i sprytnie wykorzystają ChatGPT w lepszej sprawie. Na przykład na lekcji zaczną się zastanawiać razem z uczniami, jak poprawiać różnego rodzaju, nie oszukujmy się, także bzdurne rzeczy, które ta aplikacja wymyśla, ponieważ ma ona taką skłonność, jak widzieliście na przykładzie Myrtona Grunwalda, że jeżeli nie zna czegoś, no to tak jak każdy uczeń czy student kombinuje, nie? No ja, no się uda. I w takim razie można na podstawie tego świetnie się nauczyć inżynierią wsteczną, jak błędów nie popełniać. Możecie przepytywać ChatGPT chociażby używając go do uczenia się nowego języka i poprosić, żeby rozpisał wam konwersację. Taką typową, nie? Z native'em, albo rozpisał plan indywidualnego uczenia się. To jest wszystko to, co ta aplikacja potrafi, ponieważ korzysta naprawdę z dużej bazy i z dużego korpusu tekstu, w związku z powyższym może w ten sposób działać. Mądry humanista i mądry nauczyciel to zrozumie. Tylko że musicie sobie już we własnym zakresie zadać pytanie, ilu w swoim życiu poznaliście mądrych humanistów? Ja mam trochę większą próbę i może lepiej nie będę wam podawał tej liczby, ale no nie jest ona trzycyfrowa, tak powiedzmy bardzo łagodnie, a i tak bym musiał rozszerzyć zakres poszukiwania poza granicę Polski minimum jakieś 200 km. Bo problem polega właśnie na tym, że jeżeli całe generacje uczymy w określony sposób i całe generacje testujemy, to ważymy sobie właśnie takie piwo i teraz musimy je nie wypić, moi drodzy, tylko wyżłopać. Więc oczywiście twórcy czatu GPT mogą sobie mówić, że nauczycieli dostosujcie się albo gińcie, ale my dobrze wiemy, że nauczyciele tego nie zrobią, zwłaszcza nauczyciele w Polsce. Świetnie wiemy, że jeżeli pojawi się coś takiego, to zakazy telefonów, o których sobie wspomnieliśmy, będą tak samo rygorystyczne jak w innych krajach, także i w Polsce i będą wzmagane. Zresztą nie trzeba sięgać do Polski. Australijskie uniwersytety już w tym momencie banują ChatGPT i powracają do egzaminów z wykorzystaniem ołówka i papieru, i kartki papieru. I z kolei inni polscy naukowcy chociażby mówią o tym, że zmiany, które pojawiają się w wyniku obecności czatu GPT, będzie wymagało zrewolucjonizowania sposobów, w jaki oceniamy uczniów i na przykład zwiększeniu liczby ocen ustnych. Widzicie, tych samych ocen ustnych, które podobno są takie złe, ponieważ są nieobiektywne. A jak mogę nie mieć satysfakcji? Jak ja mam nie mieć satysfakcji? Jak tłukę ludziom do głów, żeby przywrócić zamiast tych durnych matur egzaminy wstępne na studia i słyszę nepotyzm! O nie, będą subiektywne oceny. Tak, jakby teraz nie było subiektywnych ocen, jak ktoś dostaje 13 setnych punkta mniej na stypendium i jakiś debil w komisji decyduje, że nie otrzyma. To wcale nie jest subiektywna ocena. Nie, absolutnie. Wyeliminowaliśmy problem nepotyzmu, wyeliminowaliśmy problem nieuczciwych ocen. Absolutnie. Ale teraz, moi drodzy, niezależnie od tego, czy wam się to podoba, czy nie, to wróci. Wróci jedna rzecz, której nie jesteśmy w stanie zalgorytmizować, mianowicie kontakt bezpośredni człowieka z człowiekiem. I tak, jeżeli nie oczyścimy środowiska nauczycielskiego i uniwersyteckiego i akademickiego, macie rację. Przypadki mobbingu, molestowania, nieuczciwego traktowania właśnie będą tylko rosły. Ale tak, sami sobie przygotowaliśmy to. Na własne życzenie to mamy, ponieważ doprowadziliśmy do tego, że maszyna jest lepsza od człowieka i może być oceniona obiektywnie i sparametryzowana, ponieważ dokładnie takim samym językiem przemawia.
Dlatego nie będę za tym płakał i nie będę absolutnie przejmował się faktem, że studenci chociażby jak głoś inny artykuł, ale dzisiaj wam cytuję, kreatywnie wykorzystują ChatGPT do tego, żeby pisać prace dyplomowe i teraz swoją drogą jest i takie już narzędzie ChatGPT Detector, które umożliwia sprawdzanie tego, żeby było śmiesznie, okazało się, że powszechnie stosowane przez uczelnie programy antyplagiatowe, ojej, muszę opowiedzieć wam szybko o programach antyplagiatowych, otwarty system antyplagiatowy, najgenialniejsza rzecz, jaka została wymyślona przez tych ludzi. To jest niewiarygodne. Mówimy niby o środowisku, które ma tytuły naukowe, a okazuje się, że popełniają błędy, o które byśmy nie podejrzewali średnio rozwiniętego im małpiatki. Mianowicie, rzecz otwarty system antyplagiatowy bazuje na zamkniętej bazie prac dyplomowych studentów i porównuje treść prac dyplomowych studentów z wynikami z zamkniętej bazy, ale pewnie usłyszeliście w tym przymiotniku zamknięty pewną prawdę ukrytą, prawda? To znaczy, przez to, że ta baza jest zamknięta, studenci nie mogą sięgać do innych prac. W związku z powyższym, technicznie bardzo jest ciężko skopiować czyjąkolwiek pracę, no chyba, że ktoś będzie na tyle głupi, że nam ją prześle. Ale to jest ten jedyny przypadek, więc otwarty system antyplagiatowy, który ma sprawdzać wszystkie błędy, nie działa. Co więcej, wiecie, kiedy by działał otwarty system antyplagiatowy? Kiedy nauka byłaby otwarta i kiedy wszystkie artykuły naukowe, z których można każdy skopiować Ctrl-C, Ctrl-V w całą treść, były ogólnodostępne, ponieważ nie zgadniecie, jak będą ogólnodostępne dla ludzi, będą też ogólnodostępne dla botów przeszukujących. W związku z powyższym takie systemy będą skuteczniejsze, a przy obecnej kapitalizacji wszystkich baz naukowych fizycznie nie ma takiej możliwości, żeby sprawdzić, czy robicie plagiat z jakiegokolwiek tekstu wydanego w Kenii w języku jakimś, który jest kompletnie nierozpoznawalny i przetłumaczony maszynowo na język angielski. Nikt tego nie rozpozna. Skąd wiem? Ponieważ były wielokrotnie już postępowania o odbieranie doktoratów w wyniku plagiatów. Oczywiście nigdy ich nie odebrano, ponieważ wiadoma sprawa, zamiatanie pod dywan. I to było dokładnie w ten sposób zrealizowane. Więc tak, musimy mieć już nowe narzędzia do rozpoznawania, tak, ChatGPT Detector, tego, czy został wykorzystany ChatGPT, więc tutaj z kolei protip dla wszystkich sprawdzających pracę, że trzeba zacząć to uwzględniać. No i moi drodzy, ostatnia rzecz, chyba najzabawniejsza w tym wszystkim, to to, że jeżeli rozważymy te wszystkie elementy, to nagle się okazuje, że system na wszystkich frontach zaczyna kruszeć, bo okazuje się, że jesteśmy w stanie go, penetrować z takich stron, których nikt nie przewidział. Bo nikt nie przewidział, że będziemy mieli do czynienia w 2023 roku z AI, która posługuje się na tyle sprawnie semantyczną komunikacją, że jest w stanie rozróżniać związki znaczeniowe, jak to w przypadku semantyki bywa. Nie spodziewaliśmy się tego. Google teraz nie bez powodu bardzo jest łakomy na te technologie, ponieważ zapytania, które są wysłane do Google'a, wciąż wymagają zaawansowanych operatorów, żeby dojść do określonych treści. Natomiast chciałbym, żebyśmy zakończyli ten odcinek nie na minorowej nucie, tylko raczej na pokazaniu tego, że ChatGPT może być wykorzystywany właśnie do tego, żebyśmy uczyli się lepiej i uczyli innych lepiej. I bardzo wam polecam na koniec ten artykuł, który ukazał się, konkretnie jest to wywiad z profesor Aleksandrą Przegalińską na OKO.press, specjalistką od sztucznej inteligencji, która mało, że wykorzystuje ChatGPT i go bada, to jeszcze do tego wszystkiego napisała książkę wydaną, no nie byle gdzie, to znaczy ona będzie wydana, ale prawdopodobnie już przewiduje, że w toku funkcjonowania tego filmu może już być wydana w Cambridge University Press, więc to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie wykorzystywać sztucznej inteligencji, jak zresztą tutaj pada słuszna informacja. My to już od dawna robimy, czy to w aplikacjach do prognozy pogody, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast nie zmienia to faktu, że musimy być świadomi tych wszystkich procesów, musimy być świadomi tego, jak działa OpenAI. Ja przeczytałem sobie cały ten wywiad, żeby wiedzieć, na czym to polega, że no nie przeszukuje live internetu, w związku z powyższym, tak, jeżeli chcemy aktualizować tę bazę, chcemy uczyć sztuczną inteligencję tego, żeby była lepsza, to spoczywa na nas dokładnie taka sama demokratyczna odpowiedzialność, jak na poprawianiu błędów w Wikipedii, więc tak zawsze będę powtarzał, że jeżeli ktoś mówi, że w Wikipedii są błędy, to mam odpowiedź jedną, to popraw knypie te błędy, a nie narzekaj, bo na tym polega różnica między Wikipedią jako encyklopedią otwartą, a każdą encyklopedią zamkniętą. A zatem, i oczywiście nie oznacza to w takim razie, że ChatGPT będzie otwartą, szybko i bieżąco aktualizowaną encyklopedią w rodzaju Google'a, która wam odpowie na wszystkie fakty. No nie, ponieważ jeżeli spytacie o konkretne fakty, na przykład to jest rektorem Akademii Leona Kuźmińskiego, tu jest przykład z wywiadu, to ChatGPT będzie fantazjował, ponieważ bazuje na zamkniętym korpusie i równocześnie jest przygotowany do symulowania myślenia kreatywnego. On się nie powtarza, nie podsuwa ludziom tego samego, każdorazowo jest to oryginalny kontekst.
content czytamy w wywiadzie, co może być zwłaszcza cenne dla prawników i faktycznie w tym momencie rozważa się już, czy to jest twórczość zależna, derywatywna, czy też nie. A zatem, moi drodzy, możemy iść jeszcze dalej. To znaczy, jak przeczytamy sobie z kolei na łamach Nature, ChatGPT jest już w tym momencie współautorem jednego z artykułów naukowych, który został opublikowany. Oczywiście wiązało się to z pewnymi kontrowersjami, ale z drugiej strony publikacje naukowe wymagają tego, żeby ujawniać autorstwo. W związku z powyższym, jeżeli pojawia się wykorzystanie AI, to tak, musimy to zaznaczyć. Tym nie zakazujemy i penalizujemy, tylko mówimy, tak, ten tekst powstał z wykorzystaniem pewnych narzędzi podsuniętych przez sztuczną inteligencję. I teraz jest to czytelna informacja dla czytelnika, tak? Że autor nie oszukuje, nie usiłuje wprowadzić w błąd, nie podszywa się, tylko po prostu wykorzystuje kolejne narzędzie. Wiecie, jedno z tych strasznych narzędzi, które znajdują się w szkole i należy je koniecznie zostawić w pudełku lub w woreczku, ponieważ jeszcze nie jest to implant siatkówkowy. Głupota, z jaką mamy do czynienia, niezmiennie mnie równocześnie przeraża i bawi. Ale ten konkretny przypadek, nie chcę być złym prorokiem, ale uważam, że jest momentem przełomowym. Czat zdający egzamin medyczny, czat zdający słynne egzaminy ósmoklasisty i egzaminy maturalne, to jest dzwonek alarmowy, który nie mówi nam tego, że czat GPT jest lepszy od maturzystów. Mówi nam coś innego. Że system edukacji jest głupszy od maturzystów. Że egzaminatorzy są głupsi od swoich uczniów. Że testy, którymi się fetyszyzują, są prymitywne. Niczego nie sprawdzają. Jedyne, co są w stanie zrobić, to człowiekowi, który ma później doktorat z literaturoznawstwa, dać 20% z matury próbnej. To są w stanie zrobić. Ponieważ przygotowane są do odsiewania wyłącznie najbardziej zdolnych i najmniej zdolnych, a zostawiają środek. I w ten środek idealnie wpasowuje się każdy algorytm, bo każdy student czy każdy uczeń dobrze wie, że jeżeli będzie losowo zaznaczać odpowiedź C, to jest szansa większa, że zda, niż jeżeli będzie kombinował, jak się nie uczył. I to jest przerażające. I dlatego też mówię wam cały czas, oceny numeryczne do likwidacji, procenty do likwidacji, egzaminy w tym kształcie, w którym są, do likwidacji, a w zamian wprowadzenie warsztatów kreatywnych, narzędzi pobudzających ciekawość i zainteresowanie, indywidualnego kontaktu i nauczania i rezygnacja z masowości kształcenia, przynajmniej od poziomu licealnego w górę, bo naprawdę nikomu nie jest to potrzebne w takim zakresie, żeby wiedział jakieś kompletnie nieistotne fakty z zakresu historii literatury, bo oczywiście nie uczymy języka polskiego, tylko uczymy historii literatury, jak powtarzam, w innych kontekstach. I jasne, możemy w nieskończoność mówić, że są krytyczne, bardziej istotne dyscypliny, ale właśnie teraz do wszystkich polemistów kieruję tę uwagę. Nie ma bardziej krytycznej dyscypliny dla ludzkości i dla rozwoju cywilizacji niż medycyna. W tym momencie sztuczna inteligencja wasze testy zdaje. Jesteście z siebie dumni? Bo ja nie. Do następnego.